Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Dorota i reszta. Aktualnie jestem ustawiona na Franciszka, Franciszek Wojewoda, czyli jak wiecie pierwsza prawdziwa miłość Jadzi Trzewik, jednej z córek Doroty, czyli tej głównej osoby w tej serii. Tak tłumaczę, ponieważ wiem, że nie każdy jest od początku i nie każdy wie, kto jest kim. I tak, kochani, jak wiecie, ich historia była taka, że oni się razem poznali w akademiku, zakochali się w sobie, pojechali razem na weekend do hotelu, gdzie tam po raz... Oj, widzę złego Airuna. Gdzie właśnie w tym hotelu odbył się ich pierwszy raz i tak dalej. Będąc w tym hotelu właśnie pojawiła się matka Franciszka, która powiedziała Jadzi, że nie może ona być z Franciszkiem, ponieważ jest to jej brat. Jak się okazało wiele miesięcy, lat w sumie później, to nie jest jej brat, ponieważ Karolina okłamała wszystkich i tak naprawdę Franciszek nie jest spokrewniony z Jadzią. Oni mają razem wspólnie syna. Już wam pokażę tego syna. Pokażę wam Konrada. Konrad jest w wieku podstawówkowym. Myślę, że już niedługo będzie nastolatkiem. Aktualnie jesteśmy tutaj na takim jarmarku bożonarodzeniowym. Tylko powiem wam, że uciekła mi teraz Jadzia. I szukaj wiatru w polu teraz. Muszę ją chyba jeszcze raz zawołać. Bo wydaje mi się, że ona mogła wyjechać, czy pojechać już do domu. Więc jeszcze raz ją tutaj zawołałam. Zobaczcie, działka jest przepiękna. Pobrałam ją z galerii. Zamknę wszystko i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To nawet nie jest cała, ponieważ ja to wzięłam na za małej działce i trochę mi ją skróciło. Zaraz powinno się chyba jakoś bardziej tutaj rozświetlić. Czy to już wszystko? Chyba to już wszystko, jeżeli chodzi o jasność na tej działce. W każdym razie, no tak to wygląda, kochani. Myślę, że jest pięknie. Są jakieś budki z zakupami i tak dalej. Bar. Dużo różnych rzeczy. I oj, jakiś tutaj dowcipnie się. Oj, zobaczcie, jak się rozświetliło. No właśnie, o to mi chodziło, bo... To jeszcze raz sobie zamkniemy, żeby zobaczyć. O, zobaczcie, jak pięknie. No pięknie, prawda? I tutaj właśnie Franciszek zaprosił Jadzie, żeby razem spędzili wieczór. Pokaż mi się, Franku, gdzie ty jesteś tutaj. A Jadzia? W oczekiwaniu na Jadzie możecie zobaczyć to jakąś piękną, wystrojoną panią przy choinkach. Mówi jakieś świąteczne przemowy zapewne. No i zepsułaś mi, Jadziu, koncepcję, bo poszłaś i teraz nie wiadomo, gdzie ty jesteś. No nic, zaraz się do was odezwę, kiedy tutaj zlokalizuje nam Jadzię. Ustawiłam to jako randkę i tutaj gdzieś Franek biegnie. O, i jest. I nawet misie tutaj są. O, jest buzi. Może byście sobie tutaj przyszli i usiedli gdzieś w jakimś takim fajnym, małym zakamarku. Może byś tutaj w sumie usiąść razem. Chociaż tutaj ta pani bardzo krzyczy, więc znajdziemy jakąś inną zaciszoną ławeczkę. Poczekajcie gdzieś tak z dala od ludzi. Tutaj może gdzieś była taka mała ławeczka. O, tutaj może. O, może być tutaj. Usiądź razem. Tutaj sobie usiądźcie. My poczekamy. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Dużo takich właśnie takich wieńców, ozdób. To teoretycznie moglibyśmy sobie kupić, ale to nie jest sklep, tylko ustawiony jako bar. I jak wiecie, właśnie ostatnio Jadzia zerwała ze swoim byłym narzeczonym, z którym była tak bardziej z rozsądku, czyli z Arjunem, zawsze to mylę. I Franek, kiedy o tym się dowiedział, zaprosił tutaj dzień przed Wigilią Jadzie, żeby mogli porozmawiać. Znowu stwierdził, że jest dla niego szansa, bo ona mu powiedziała, że miała tego narzeczonego. Później mu napisała SMS-a, że tę sprawę już załatwiła. Zobaczcie, jak jest tutaj pięknie. I myślę, że właśnie o obejmi i takie tam sprawy. Technicznie w drzewie genealogicznym on wciąż występuje jako... Zobaczcie. Nie tak. Tutaj możecie zobaczyć chyba siostra. Ale już uzgodniliśmy, że to nasza siostra. Oj. Oj. Na pewno nie jest. Pięknie, kochani. Jeszcze coś romantycznego. W ogóle to jest specjalnie to zorganizowałam to w nocy, ponieważ to tak właśnie jest pięknie rozświetlone. Może nawet wręcz za bardzo. Ale mi się podoba. Coś próbowałam zmienić w kolorze świateł, więc jeżeli dostrzegacie jakąś różnicę, to przepraszam. Było to nieudolne. Dobra, dała jej teraz róże jeszcze. Miło się, jak widzicie, na full, naprawdę na full. Nie robimy za bardzo tych zadań z tej randki. Pewnie będzie, że niepowodzenie, ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo powodzenie. Poproś o zostanie dziewczyną.
Proszę, pytaj. Oczywiście Jadzia się zgodziła. O, słodkości. A może podejdziecie sobie tutaj gdzieś, tak bardziej do cienia, słuchajcie, nie. O, już jest srebro. Super. Szukamy jakiegoś bardziej zacienionego miejsca. Nie wiem, czy to będzie tutaj. By było bardziej, wiecie, och. Te uliczki, te uliczki. Może zrobię to tak. O, tutaj nie jest wcale bardziej zacienione. Znajdziemy coś innego. O, może tutaj pod choinką? O, podejść tutaj razem. Zobaczcie, jaka wielgachna choinka swoją drogą na tym rynku. Szybciutko, kochani, to może zrobicie sobie selfiaka. Tylko właśnie bym chciała, żeby bardziej w cieniu. Możecie podejść tutaj jeszcze? Oj, bo zmienia nam się światło. I zrobimy sobie... Zrób zdjęcie z Jadzia. Och nie, w to światło musisz podchodzić, naprawdę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, nie jest tak źle. Jest strasznie jaskrawo, ale nie aż tak źle. Więc na pewno sobie zrobimy to zdjęcie i gdzieś tam nam zawiśnie w jakimś honorowym miejscu, o ile w przyszłości postanowią, że będzie coś więcej. Strasznie jestem tutaj zauroczona tą parą. Wiem, że Franciszek może to nie jest taki wyjątkowo... O, Wojciecka poza, no nie wiem. Właśnie, że Franciszek to nie jest taki na 100% przystojniak. Jest... O, kuś. Może pocałuj jeszcze. Na 100% taki, wiecie, typowy laluś. Ale moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak, taki zwykły, miły chłopak. I najważniejsze, że będą razem szczęśliwi, a nie jak oni wyglądają, prawda? Więc myślę, że to jest ważne. Iron faktycznie był może trochę bardziej przystojny i też był uroczy, że nam pomagał i tak dalej. Oj, teraz ona mu dała róże. 17 tysięcy dostałeś franek, bo ty mieszkasz z swoją bogatą matką, jak widzicie. Intrygantką. O, słodcy. I teraz, kochani, myślę, że nadszedł ten moment, w którym znowu pójdziemy w jakieś zacisze. Może tu za tym misie? Czy tutaj moglibyśmy wejść? Podejść tutaj razem, tylko czy tu jest... Aha. No nie wiem, może tutaj? Tutaj może, o słuchajcie, pod tym drzewkiem świecącym, tak. Tutaj sobie podejdziemy razem. Poczekamy, ja przyspieszę. O, i już są. Oj, chory Franek. Zaraz będziemy wracać. Ale najpierw Franek, kochany ty mój. Romantyczne. Oświadcz się. Tutaj pod tą piękną, pięknym drzewkiem. Kochani, dobra, skakaj na niego. Super. Ciekawa jestem, czy... tylko musielibyśmy się przełączyć na Jadzie, żeby on, wiecie, już nie chce mieszkać ze swoją matką i żeby zaprosić go... Ohoho. Zaprosić go do wprowadzenia się do naszego domu. Zaraz to spróbuję zrobić. I tak, kochani, zanim doszłam do tego, żeby właśnie przełączyć się na Jadzie i tak dalej, to już sama randka zdążyła się skończyć. Przepraszam, zaczęłam ziewać, ale to się wytnie. W każdym razie Franek tutaj został do nas wprowadzony, ponieważ tak jak zaczęłam mówić, on nie chce mieszkać już, co to było, ze swoją matką... No nie, co ja naciskam, że tak się robi? Ze swoją matką intrygantką i Jadzia zaproponowała mu, że wprowadź się do mnie, będziesz bliżej mnie, bliżej syna, więc on powiedział, że okej, więc jest teraz z nami. Także on już wchodzi do domu i chyba chce iść na telewizję. Tutaj mamy już rozstawiony stół, ponieważ będę dzisiaj tutaj robiła wigilię. Może zamiast na telewizor, to przywitasz się z synem. Na przykład zapytaj go, jak minął dzień i udziel mu cennej lekcji. Nie wiem, o czym tam mu udzielisz tę lekcję, ale udzielaj, udzielaj. Także ojciec i syn wreszcie się spotkali w jednym domu, znaczy już się spotkali, ale wreszcie mogą mieszkać razem. Oczywiście podejrzewam, że gdyby doszło do ich ślubu, to na pewno będą chcieli mieć jakiś swój własny kąt. Także wy sobie porozmawiajcie może. Popraw humor. Obejmij czule. Natomiast Jadzia jest teraz u góry. Tutaj też dodałam jakąś choineczkę i tak dalej. Stój, kochana, ty moja. Zamówisz lekarstwo, dlatego że Franek jest chory, a żeby tam właśnie go nie odciągać od syna, to ty mu zamówisz to lekarstwo. Zresztą zamów może kilka butelek, to się przyda na pewno. Oj, kochana, musisz schodzić na dół. U naszego Michała też w pokoju zmieniłam pościel na taką świąteczną. Mamy tu jakąś choineczkę, tutaj jeszcze jedną choinkę, tu takie ozdoby, takiego siedzącego reniferka. Aha, masz już wyposażeniu, tak?
Tak. Ogólnie stół będzie tylko jeden. Zresztą gadajcie sobie, po co ja to zatrzymuję. Stół będzie tylko jeden, ale w związku z tym, że planuję zaprosić dzisiaj troszkę rodziny do nas. Dobra, rozmawiasz z synem? O, to właśnie rozstawiłam od razu już dwa. Może jedzie też porozmawiać z tą mamą, bo ona taka jakaś taka samotna siedzi, może obejmij też ją, bo to jest dla ciebie taka właściwie żadna rodzina, ale przygarnięta córka przez Michała, więc trochę twoja. Trochę twoja co? Siostra jakby? Co to za minusy? Bo on jest chory i tam właśnie on. Nasz Konrad nie chce się zarazić, więc Franek, bierz proszę cię to lekarstwo. Bierz, bierz. O, i od razu lepiej. Michał, może Michał weźmiesz Franka na taką rozmowę. Taką poważną rozmowę. A, zobaczcie, mam też moda na prezenty, więc to zaraz. Poczekajcie sekundkę. Zapytaj o zawód, chociaż on jest bezrobotny właśnie, może mu powie Michał, że pora teraz zacząć chodzić do pracy, a nie tylko żyć z pieniędzy swojej matki, od której zresztą się wyprowadził. Więc wy sobie porozmawiajcie. I co ja to jeszcze chciałam zrobić? Aha, że Franek da... Niepracujący tatuś. Franek da Jadzi prezent. Mam dla niej prezent właśnie z tym modem. GIF Jadzia a gift. Dobrze, więc proszę bardzo, zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Tutaj też jakieś takie ozdoby małe powiesiłam. Jest wtorek. Wiem, że w tym roku Wigilia wypada w niedzielę. O, zobaczcie, to tu możemy dać jakieś... A, wydruki zdjęć. Ale damy jej, wiecie co? Ja jej kupiłam jakąś książkę, ale ta książka mi zniknęła, widzę. No nic, no to podróżna gitara. Niech ma ta Jadzia cokolwiek. Ale zobaczmy tylko, jak to będzie wyglądało, to dawanie prezentu. Bo ogólnie można dawać takie rzeczy jak książki, jak jakieś tam pierdoły. A czy temu małemu możemy też coś dać? Oj, nie było tego przekazania prezentu, to słabo. Zobaczymy jeszcze raz teraz. Bo chyba do niej do wyposażenia się przeniosła ta gitara, no właśnie, ale nie było takiego fajnego podania, jak na obrazku mi pokazano. Praca domowa. A daj mu pracę domową. O, zobaczcie. O, było, było. Ma teraz dwie prace domowe. Jakbyś swój zeszyt zgubił, to masz nowy. O, zobaczcie. I on znowu chory. To Jadzia, dawaj jeszcze jedno to lekarstwo. I ty, Franek, wypij. Co? Co? No to trudno. Co tam idziesz z nią robić? Porozmawiaj z Jadzią. Dobrze, rozmawiajcie sobie. Słodko, słodko. Może jakiś... ośmiel się. O, obściskuj się. Tak. Myślę, że tak. Słodziakowo. Jak się przysali, to się odessać nie mogą, słuchajcie. O, Michał ze swoją przyszywaną córką również się ładnie przytulili. To wyrzucę do śmieci, bo tego już nikt nie je. A zaraz i tak będą nowe posiłki. I słuchajcie, posiłki nam dzisiaj przywiezie nie kto inny, jak właśnie Dorotka, która również będzie zaproszona przez... Co to jest? Zaproszona przez Michała na dzisiejszą uroczystą kolację. Więc żeby nie przedłużać... O, widzę morsa, widzę morsa. Kąpałeś się? Mały? Oho. Żeby nie przedłużać, to ja po prostu już zaproszę tych wszystkich ludzi, których chcę zaprosić i odezwę się do was wieczorkiem. Tak, bo imprezka ma być wieczorkiem. Taka wigilia, mała mini wigilia. Tak, coś takiego w kolejnej serii. Albo wiecie co, zaczęłam mówić, że spotkamy się wieczorem, ale coś sobie tutaj w mojej głowie wymyśliłam. Mianowicie, będą chcieli zrobić barabara. Zwykłe barabara, prawda? Ale jak wiadomo... O, nawet sami chcieliście, czy co? Już nie wiem. Już nie wiem. W każdym razie mam jeszcze jednego nowego moda, z którego pobrałam z tej samej strony, co dodawanie prezentów, bo ostatnio znowu wróciłam do śledzenia tych modów skryptowych. Obiecywałam sobie, że na razie nie pobieram samych ubrania i fryzury, ale to kusi, wiecie? I po prostu pobrałam sobie jeszcze jedną rzecz związaną z ciążą, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Będzie już chyba koniec, w ogóle zobaczcie, to też mam taką piękną kulę.
I małą chujneczkę. Pięknie. Okej, okay, więc zaraz wam coś zaprezentuję, bo widzę, że już koniec. Okej, okay, chwilę później jednak przeczytałam ten post z modem jeszcze raz. I kochani, błąd. Najpierw musi ona zrobić sobie test ciążowy. Bo powiedzmy, że tak ją coś tknęło, robi test ciążowy. I jest w ciąży, kochani, więc będą mieli drugiego dzidziusia. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ fajnie, że będą mogli wreszcie się poczuć rodzinnie. I jeszcze raz poprzeżywać ciążę razem. Oczywiście nie zapominamy o Konradzie, który właśnie jest sobie w szkole. Jadzia jest brudna, więc pójdzie wziąć kąpiel, a Franciszek może iść zrobić siku, ponieważ no, jest już to taki etap związku, w którym można korzystać razem z kibelka. Okej. I myślę, że Franek mógłby, słuchajcie, podjąć jakąś pracę. Ponieważ wiadomo, teraz musi się dokładać do rachunków i tak dalej, więc przydałoby się, aby no troszkę nam tutaj popomagał. Troszkę tutaj wniósł, widzę, pieniędzy ze sobą, ale wciąż byłoby fajnie, gdyby miał pracę. Jadzia tam widzę, że szaleje w kąpieli chyba. O, już nie zobaczę. Nie chcę tych takich do wyboru, coś bym innego mu dała, tylko muszę przemyśleć co. Chyba nigdy nie robiłam autora. Biznesmen to kiedyś próbowałam. Kuchmistrz? Nie wiem, w sumie coś bym innego zrobiła niż zwykle, więc ja sobie tutaj poprzeglądam i teraz wam powiem, co wybrałam. Ale jakoś ten kuchmistrz mi się spodobał. Może być albo kucharzem, albo miksologiem, więc myślę, że mógłby być kucharzem i gotowałby nam w domu. W sumie czemu nie? Okej. Więc zaczynasz pracować za 2 dni. I zadanie twoje codzienne jest przygotowywanie posiłków, a teraz idzie porozmawiać z Michałem, żebyś się przebrał, bo tak głupio przy teściu przyszłym chodzić w samych majtach. Przebierz się. Okej. Okay. A Michał gdzie? A, aha, Michał też w majtach, ponieważ w basenie siedzi. Oj, Franek tuż. No ale to w kąpielówkach, no to trochę inaczej. Co, może pogadacie sobie? Rozmawiaj o majsterkowaniu, takie wiecie, jakieś męskie rozmowy. Gadajcie, gadajcie, a my zobaczymy, co tam robi Jadzia. Wciąż w kąpieli, widzę, że trochę zmęczona, więc skoro już domyśliła się, że jest w tej ciąży, zrobiła ten test, to może pójdzie trochę spać, żeby odpoczywać. A może to po prostu chcieli? Może to była taka wspólna decyzja, jak wynikła podczas szybkiej rozmowy przed tym wszystkim. Tak, wczoraj się zaręczyli, dzisiaj już w ciąży, ale na co tu czekać, młodzi, piękni, niech będą szczęśliwi. Ci tutaj jeszcze rozmawiają, jak widzicie, jest godzina prawie 14, więc myślę, że Michał jako głowa tego domu mimo wszystko zrobi wydarzenie towarzyskie i będzie to oczywiście przyjęcie domowe, gospodarz to będą domownicy i zaproszą trochę nowych osób. Boże, jakie on ma straszne oczy, ta Benia. Ale zapraszamy tak, oczywiście Konrada, Natalkę. Ojej, jak ona wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Dużo psiaków. Gwiazdkę możemy zaprosić, przyjdzie z Dorotą. Jedziemy sobie dalej, dalej. Tu jakieś umarlaki, Morticia nawet. Ale nie o nich mi chodzi. Słuchajcie, ja tutaj zapraszam Hanię Wojewodę, ponieważ ją przyprowadzi Oliwia i idę teraz od dołu, bo od góry sami obcy ludzie byli. Nie znalazłam tych, co chcę zaprosić. Nie wiem, gdzie jest nasza rodzina. O, proszę, jest Oliwia. Czemu ty masz taką żółtą głowę, a różowe ciało? Wow. Jolę zaprosimy oczywiście. Bartka, czyli syna Doroty. Dorotę samą oczywiście, rzecz jasna. I kogo tutaj jeszcze mamy? W ogóle, a nasz kotek, przepraszam, nasz kotek. No ja go nie widziałam. Może on u góry był. To jeszcze tam wrócę. W sensie kotek właśnie Oliwii i Hani. Jedziemy wyżej. Anakina weźmiemy, ponieważ Jola go przyprowadzi. Jak wiecie, Anakin nienawidzi się z Michałem, bo córka w ogóle, ta nasza Natalka mała tutaj, to jest córka właśnie Anakina i zmarłej Natalii. Tak sądzę, że nie pomyliłam nic, bo tu jest tyle wątków, że można się nieźle pomylić. Że tutaj sprawdzę w tych naszych kotkach, które nam się pokazywały na początku, czy jest ten nasz kot. Jest Pazur, jest, okej. Więc chyba to są wszyscy, których chciałam zaprosić, mam taką nadzieję. Przechodzimy dalej. Oczywiście wybieramy rezydencję Trzewik i gotowe.
Czy nie poczekałam, aż wrócą ze szkoły, więc muszę zawagarować naszego Konrada i zawagarować Natalkę. Oj, 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 nie tak szybko, nie tak szybko. Ja ich teraz poprzebieram, bo podejrzewam, że niektórzy będą wyglądać śmiesznie, więc momencik. Jak widzicie, ludzie się schodzą. Tutaj widzę naszego pazura. Mam nadzieję, że wejdzie sam do domu. Tam śpi gwiazdka. Tutaj jest jeszcze Jola. Oj, stop, stop, stop. Musimy... Oj, widzicie, właśnie tak wyglądają nieodświętnie, więc zmieniam to po prostu tak. O tak. I na codzienny strój u Anakina również. Jestem ciekawa, czy wywiąże się jakaś sprzeczka. Czy Anakin rozpoznał Natalii swoją córkę? Myślę, że jakieś tajemne moce mu w tym pomogą. Kurde no. Szybko wchodźcie do domu, bo widzę, że tutaj ogień leci. O, jest też Hania. Ale też cię przebierzemy w coś innego, bo wyglądasz jakoś tak... nieodświętnie. O, już lepiej wyglądasz w tym. Proszę bardzo. A on się nie pali, bo on ma, wiecie, tę moc chodzenia po słońcu. Dobra, wracamy do naszych domowników. I tutaj, kochani, myślę, że tak. Tutaj część osób weszła na górę. Tutaj mamy Jolę, która się nieźle przypaliła. Czy widać już brzuch ciążowy? Nie widać. Także obydwie bliźniaczki będą w ciąży jednocześnie. Dorota ćwiczy. A ja tutaj powyjmuję na stół. Powyjmuję na nasz duży stół. Otwórz. Dużo jedzenia. Mamy tutaj zapiekanka z tuńczykiem. To niby Dorota przyniosła, wiecie. Tutaj babeczki takie, babeczki zielone może tutaj położę, żeby były różne dania, także 12 potraw, no prawie. Kolejne danie, tutaj mamy łososia, ta pila z patelni. Tutaj, żeby ci tylko nie zająć miejsca, żebyś mógł, Michał, jeść. Będziesz mógł? Chyba będziesz. I łosoś, więc proszę, Michał, wołaj wszystkich może. Oj, tutaj nam się zepsuło. Może Franek tak się wyrwie do naprawy i naprawi, tak myślę. Także wszyscy możecie sobie jeść. Bawcie się dobrze. Oj, nie ma jak usiąść, widzę, przy którymś krześle. To nieładnie. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Czy po prostu nie mogliście dojść do tej potrawy. To w razie co przełożę ją tutaj. A Jadzia może zawoła na sałatkę. Zawołaj na posiłek. Nasze zwierzaczki miauczą, bo nie mamy w sumie żadnej miseczki. Więc słuchajcie, ja to kupię chyba. I musiałam tutaj jeszcze dokupić... zlew i kibel, bo mi się oczywiście usunęły, jak usuwałam te mody. Tutaj jest też kuweta dla pazura, jakby chciał się wysikać. A tutaj położyłam miseczkę, więc może Jadzia napełni. I leżankę, gdyby któreś zwierzę chciało sobie... co chciało? Pospać. I tutaj widzę, że nam siedzą nasi goście. Nie wszyscy, bo nie wszyscy się zmieścili, bo miejsc jest chyba 10, a jest nas teraz troszeczkę więcej, ale tam... ktoś coś będzie innego musiał robić, także jedźcie sobie, rozmawiajcie. Michał tutaj może by... Ty z Hanią, ale może byś porozmawiał z... Oj, zobaczcie, dawno nie widziała się mama z córką, wróciła ze szpitala psychiatrycznego, więc wreszcie mogą porozmawiać, a Michał... Oj, widzicie, nienawidzi Anakina. Romantyczne może... pocałuj, słuchajcie, przy całej rodzinie. Oj, też chory jesteś. Może właśnie postanowili, może w międzyczasie rozmawiali, że chcieliby być razem i po prostu chcą zrobić rodzinie taką niespodziankę i tutaj się przy nich pocałować. Nie wiem, czy to romantyczne, ale czy ludzie będą klaskać? Łe, myślałam, że będą klaskać i się cieszyć. O, klaszczą, cieszą się, że rodzina się zeszła. Super. Dobra, więc czemu tak się wszyscy nieładnie rozchodzicie? Tu by było fajnie, zobaczcie, ile macie potraw, jaka rodzinna. Oj, Jola, Jola. No dobra. I tutaj znowu widzę, że jesteś chory. Oj, znowu, zobaczcie, były oklaski. Może sobie weźmiesz lekarstwo. I też tutaj Jadzia ma jeszcze jedno. Tu. Więc tak. Kto sobie weźmie? Michał. Michał, weź lekarstwo. A nie, przepraszam. Franek to drugie, Boże. Ale jestem rozkojarzona. Weź lekarstwo. Ktoś tutaj, Anakin się zaszł, zobaczcie, bo on nie chce siedzieć z tamtymi ludźmi. Jest wkurzony, przyszedł tu dla Joli, ale żeby się tutaj dobrze czuł, to nie za bardzo. Może tutaj przyjdzie z nim porozmawiać Jadzia. Przyjazne powitanie, wyciągnie do niego. Głodny, bo dla ciebie nie ma żadnej plazmy. O, pazur, jak się tutaj wierci, zobaczcie. Porozmawiaj z siostrą swojej dziewczyny. Tylko ona musi obejść wszystko naokoło, bo zobaczcie, jak tego jest dużo. Czy ktoś to posprząta? Franciszek.
A nasze dzieci, dlaczego wy śpicie? Chodźcie tutaj też do rodziny. Zaspane. Wiem. Ale przyjdźcie tutaj. Podejdź tutaj i... Ty też. Nie, nie rób raban tutaj. On tutaj opowiada jakieś straszne rzeczy. Widzę, że Jadzia się strasznie krzywi, ale... Oj, widzę brzuch! Ale nie, nie jest do niego zła, wręcz leciały jakieś plusiki. Zobaczymy, który to trymestr. Drugi trymestr za 19 godzin. To fajnie, zaraz on coś pokaże. A gdzie ta gwiazdka? Czy ona do nas przyszła? Czy ona to jeszcze leży? Nie, nie ma jej tutaj już. Czyli gdzieś jest na naszym budynku, ale gdzie to ciężko stwierdzić. A, tutaj. Brudna. Oj, bardzo. To może Michał z sympatii dla Doroty ją weźmie i... A, przyjazne powitanie. Chyba nie można tak z grubej rury wykąpać. To jest niesmaczona jego brudem. Dobra, przywitałaś się. Czy więc Michał mógłbyś teraz... nie mógłbyś. Myślisz chyba jeszcze... O, wykąp. Czy nie będzie chciała, jak się nie znacie? Chyba będzie kąpała. Tutaj zobaczcie, pazur faktycznie korzysta sobie z kuwetki. Robi kupsztale. No nic, od tego to właśnie było. Więc tutaj proszę, Michał też sprzątnie, żeby nam nie śmierdziało, bo mamy gości i byliby na pewno zdziwieni. Tutaj ktoś się bawi, tutaj trwają rozmowy. Jadzia też może z siostrą. Oj, też chyba nie za bardzo, nie za bardzo. Podziękuj za przybycie. Mamie też podziękuj za przybycie. Kurczę, wiecie co? Boli mnie gardło. Teraz tak sobie mówię, mówię i poczułam taki ból gardła. Jezu, Anakin! Ty ciele. Ciule. Gdzie tam się wybrałeś? Wysłać buziaczka naszej Joli, to słodziusio. To dobrze, to super. A gdzie się podziewa Hanna? Hanna? Nasza? Tutaj jej nie widzę, a u góry? Tak, u góry przyszła na laptopa, może też nie czuje się jakoś super swojo. Ale myślę, że nikt jej jakoś tam źle nie potraktował. Może co? Może też Jadzia, jako jedyna kobieta w tym domu, podziękuję za przybycie. Słyszę, o, pazurka. Może Natalia się z nim pobawi. Wszyscy tacy zmęczeni. Już będziemy kończyć. Przyjazne powitanie. A Michał wykąpał tę gwiazdkę? Tak, czyściutka, pachnąca. Super. To może Konrad się obudzi i się z nim ostrożnie powita. A my wracamy tutaj. I Michał będzie tutaj na pewno rozmawiał z Dorotą właśnie. Co tutaj było? Porozmawiaj. Oj, Anakin też chory. Obejmij. Tutaj możemy sobie troszkę w sumie pogłosić. Średnia. Tylko jaka to muzyka jest? Zimowe świętowanie, ojej. To dajmy wysoką. O, słodko. Świąteczne piosenki, nawet nie wiedziałam. Ten talerzyk też wyrzucę. Ta mała też chora. Wszyscy chorzy, zarażają się. Dobra, Michał, zawołaj tutaj na posiłek też. Bo widzę, że tak jakoś się krępują wszyscy. A Jadzia, wyjmij to lekarstwo. Wszystkie może, wiesz co, wyjmij. Bo widzę, że tutaj jest, mamy jakąś epidemię. Jedno i jeszcze jedno. O, tak, żebym słyszała te pioseneczki. Mała, byłaś... Ty jesteś chora? Tak, tak. Więc weź sobie tutaj... lekarstwo. Biorą sobie posiłeczki. Chyba wam będzie niedobrze od tego. No trudno. Musicie się zmusić. O, jak słodko. Michał, zagaduj, zagaduj tutaj Dorotkę. Zapytaj o jedzenie. W sumie ona ugotowała, no tak. Jadzia, ty tutaj z chłopakiem swoim. Nie ślub, ale coś romantycznego może by było, może... Oj, ile minusów poleciało, okaż czułość. Oj, jak ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie. Sama się tak ekscytuję, ale lubię takie właśnie rodzinne spotkania ostatnio. Ten klimat świąt mnie tak chyba, wiecie, tak przejął moje myślenie. Mogę, dajcie znać, jak wasze przygotowania do świąt. Ja teraz właśnie patrzę jednym okiem na Simsy, a drugim na ten straszny bałagan w moim pokoju, który muszę dzisiaj ogarnąć, ale po prostu straszny. I nawet sobie wymyśliłam... O!
co to jest? Szkolenie? Wymyśliłam sobie dzisiaj, bo mam ostatnio, powiem wam, co tu się dzieje. Ostatnio mam po prostu uzależnienie moje, oglądanie takich krótkich scenek rodzinki.pl na YouTubie. Nie wiem, często mi się to pokazuje w proponowanych, bo też często to oglądam i stwierdziłam sobie, że zacznę sobie sprzątać w pokoju i puszczę sobie na laptopie od pierwszego odcinka rodzinkę.pl i będę sobie po prostu słuchała, jednym okiem patrzyła, a drugim sprzątała. Pewnie zejdzie mi dwa razy dłużej, ale wiecie, żeby się nie nudzić przy samym sprzątaniu. Ej, czemu ty nie lubisz właśnie, o teraz twoja działka, proszę, wiem, że jesteś bardzo zmęczona. Oj, śpiewaj serenadę, ojej. Porozmawiaj o szkole, bo powiedzmy, że Michał powiedział, że to jest jego córka. I może, wiecie, i Natalia jest prawdziwą wampirzycą, więc może chciałaby się wprowadzić do swojego taty i do swojej macochy? Macochy Joli, zobaczymy. O, jak powolutku idzie, bo jej się bardzo chce, siku, zaraz pójdziesz. I pójdziesz też spać, dzieci już wyślę do snu. Konrada też, jeszcze się nacieszysz tatą. Nie w prysznicu, może w łóżku, co? Och, nie, znaczy nie w jacuzzi. Oj, przytuliła tego tatusia. Tak, słuchajcie, Jadzia. Oj, Jadzia. Też się czuję tragicznie. Szłaś spać? Weź no się wysikaj. Muszę po kolei was wszystkich ogarnąć, bo dzieje się tutaj źle. Michał już poszedł w ogóle spać. Michał, może ty się obudzisz i zaprosisz Dorotę na noc. Nie wiem, czy jest to możliwe, przyjazne. A możesz dać Dorocie jakiś prezent? Zobaczymy. Franek. Franek się czuje dobrze, więc może jeszcze tam z gośćmi spędzać czas i tutaj jeszcze napełni miskę. Kurde, Michał miał dać prezent, a ja to odkliknęłam. Jeszcze raz, przyjazne, daj prezent. Ale muza. Pazur się bawi. Idzie Michał też wykończony, wiem. Oj, Dorota, jak szybko to zrobiłaś. Klocki, borsuk, pat. Aha. To daj jej... Nie wiem, żabę. Daj jej tę książkę, będzie czytała swojemu synowi. Ale zobaczmy to. Dzięki. Dzięki. Dobra, Michał, czy spytasz jej, czy zostanie na noc? Czy to nie jest ten etap związku? I w czym to jest przede wszystkim? W romantycznym, czy... Czy w przyjaznym? Wiecie co, nigdzie tego nie znalazłam, to nic. Michał poszedł już spać, więc niech sobie śpi. Franciszek zabawia jeszcze towarzystwo, choć już też troszkę brudny, ale jeszcze chwilkę tutaj podtrzymamy. Jadzia to wiadomo poszła spać. Konrad, ciebie damy na górę do pokoju, bo to tak nie może być. Idź tutaj spać. I Natalia, też nie możesz spać tutaj, musisz iść spać do siebie, do pokoiku, śpi. I tak zostaną tylko Franek jako... Oj, bawisz się z kotełkiem. Słodko. Franek, który tutaj dotrzymuje towarzystwa wszystkim, ale powoli będziemy kończyć. Oj, widzę, że tutaj Dorota chyba czyta tego borsuka. Nie, coś innego, ale to nic. W każdym razie myślę, że koniec naszej imprezy. Dziękujemy wszyscy, że przyszliście. Było naprawdę bardzo miło zobaczyć całą rodzinę, chociaż tutaj niektórzy się nie lubią, to zapomnieli o tych swoich... Boże, Anakin. O tych swoich wszystkich... Gwiazdka jaka smutna. Dorota, to jest twój pies. Dzisiaj powinna się ty nim zajmować. No, w każdym razie, co chciałam powiedzieć, zapomnieli o problemach, zapomnieli o kłótniach i po prostu postanowili spędzić ten dzień razem. Franek opróżni tę miskę, ponieważ, no wiadomo, jak zwierzaki pójdą, to tutaj się to będzie tylko i wyłącznie psuło, więc ja wszystko tutaj chowam. Babeczkę, cały talerz babeczek i tam inne sprawy. Będziemy mieć zapasik jedzenia. To powyrzucam. Aha, Franek mi teraz zajmie kosz. No, w każdym razie, kochani, odezwę się do was, kiedy Jadzia będzie w drugim trymestrze ciąży, żeby wam coś fajnego pokazać. Kochani, piosenki świąteczne wciąż lecą. Jest środa 12. Jadzia tutaj, jak widać, trzyma się za brzuch, ale raczej nie z głodu, a z spraw ciążowych. I mamy już drugi trymestr i będziemy testować, czy się da. Jest! Visit a ginekologist za 75 simoleonów. Bierzemy oczywiście Franciszka i jedziemy. To znaczy, oni jadą, teoretycznie. Ich nie będzie w domu.
Duch z Simki mnie Pepper słabnie. Zobaczcie, brzuchol duży i jadą, słuchajcie, na USG. Tak, tam z nimi nie pojedziemy. O, jakie śmieci. Bo oni po prostu, wiecie, pojadą i znikną. Ja śmieci wyrzucę. Jak wrócą, to się dowiemy, jaka jest... O, już jej nie ma. Jaka jest płeć dziecka i... Iść do łóżka, może śpi. Nie ma nikogo w domu, a oni... Chwilka ich nie będzie, wiecie? Jaka jest płeć dziecka i dostaniemy również zdjęcie z tego USG, więc moim zdaniem superowo. Nie na kanapie, Michał. Iść do łóżka normalnie, proszę cię. A, i muszę też ten stolik już rozsunąć, tak myślę. I w sumie mogę też muzykę wyłączyć, bo już... Już jest tak, wiecie, albo zmienię głośność na nisko. Niech sobie leci, ale nisko. Okej, okay, powrócili właśnie w tym momencie. I... Możesz tak wyjść z Franka, podejść tutaj. Okej. Okay. I zobaczymy sobie. W wyposażeniu powinna mieć zdjęcie z USG. I będzie mała, mała dziewczynka. Tak, mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałam. Pójdziemy tutaj do nich na górę. No chodźmy za Jadzią może. Powiesimy sobie to zdjęcie u góry. A nie, bo ty przyszłaś tutaj. No nic, no to sami tutaj podejdziemy i powiesimy sobie na ścianie. Chociaż wiecie co, ja chcę dla nich zrobić jakiś osobny kąt. Więc może tylko zobaczymy, ale na razie niech wisi. Zobaczcie tutaj o pierwsze dziecko. To może w drugą stronę zrobimy. Tutaj będzie... Aha, to muszę tak. No dobra, mniejsza z tym. I zdjęcie mamy takie, widać główkę i w ogóle, więc bardzo, bardzo słodko. Ciekawa jestem, czy jak będą bliźniaki i tak dalej, to będzie więcej tych dzieci, czy to jest takie standardowe dziecko. Ale fajnie i też w sumie tutaj, jak wiecie, mieliśmy to zdjęcie z tej naszej randki, trochę prześwietlone, ale to nic. Dodaj ramkę. I mamy tutaj Franka i Jadzie wreszcie szczęśliwych razem. Cieszę się bardzo. Franek idzie grać, więc niech sobie gra. I kochani, to będzie w dzisiejszym odcinku już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego świątecznego w sumie odcinka. Jeszcze ze świątecznych filmów jutro na pewno będzie Cudowne Życie w świątecznej działce. Ale w dzisiejszym odcinku Doroty i reszty to by było na tyle. Jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałam sprawdzić, ale niestety Dorota już poszła. Bo chciałam zobaczyć, ile dni brakuje jej do zmiany grupy wiekowej. Chyba, że ją, słuchajcie, wezwiemy na chwilkę. Może Jadzia ją wezwie, żeby jej powiedzieć... no wiecie, co powiedzieć jej? Żeby jej powiedzieć, że jest w ciąży. Więc zaraz się tu powinna pewnie pojawić. Dzieci tutaj przyszły. O, zobaczcie. Konrad odrabia lekcję, Natalia. Natalia będzie tańczyła, bo jak wiecie, ona chce być tą tancerką, więc cały czas trenuje. I Dorota jest już pod drzwiami. Ale tutaj może o zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie Jadzia. A my zobaczymy sobie tutaj na Dorocie. Ma 78 na 96 dni, a później będzie już staruszką, więc no nie za wiele jej zostało. A nie wypowiedziałam się w sumie o tym, jak się wypowiadam w każdej serii, czy ta seria będzie trwała, czy nie. Powiem Wam, że tak jak Wam już wiele razy mówiłam, chcę, żeby ta seria trwała do momentu, w którym Dorota będzie... Umrze po prostu, bądź tuż przed jej śmiercią, żeby nie musieć na to patrzeć. Co to tak pojękuje? Mam jakiegoś pieska? Nie. No, także jeszcze troszkę nam zostało, ale nie za wiele. Także myślę, że już powoli wszystko się mniej więcej wszędzie układa. Wszyscy są coraz bardziej szczęśliwi. Nie chcę też wywoływać w sumie chyba nowych sensacji, bo ciężko byłoby się potem z tym rozstać. A umowa była taka, że gramy do... Póki będzie... A potem jakiś wampir dręczy dziecko. Nie, rozmawiają. Normalnie. Umowa była taka, że gramy dopóki Dorota jeszcze żyje. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia i pa, pa.